Ale mam pędzel dzisiaj na głowie. Trudno, robimy taki, że czesał sufit. Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. O kurde, ale uderzyłem sobie w mikrofon. Jak wiecie, Napalionowie od jakiegoś czasu pracuję z Dave'em nad tajnym biznesem. I w ostatnim czasie troszkę pograłem, troszkę pobudowałem i zrobiłem tam coś, o czym Dave totalnie nie wie. I dzisiaj chciałbym nagrać jego reakcję na to, co tam zbudowałem, a zbudowałem troszeczkę, więc to też wy dzisiaj zobaczycie. No a dodatkowo będziemy musieli ciągle to ukrywać przed synem Paliona, który jest szeryfem, i przed klocem, ponieważ również są w tym momencie na serwerze. I to jest bardzo duży minus z tego powodu, że jeżeli oni zorientują się, że mamy jakiś tajny biznes, to mamy totalnie przewalone. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie zostaw łapkę w górę, jeśli podobają ci się takie odcinki, a jeśli chcesz być na bieżąco, to kliknij w subskrypcję tam niżej i spraw, żeby ten czerwony przycisk stał się, szary. No i dołącz do super fajnej ekipy. Napisz również komentarz, tajny biznes, a przypnę ci serduszko. Ja nie przedłużam, włączamy intro i lecimy z odcinkiem. Dobra widzowie, jak widzicie, jestem już oczywiście w straganie. W straganie tutaj praca z Kazimierzem. Kazimierz bardzo serdecznie tutaj was wita na odcineczku i prosi o to, żebyście zostawili łapkę i subskrypcję, więc jeżeli tego nie zrobiłeś, to koniecznie zostaw. I oczywiście walnij w dzwona, jak ja teraz. O, nie mogę walnąć w dzwona, co jest? Pum, walnięty dzwon. Dobra, słuchajcie widzowie, idę pokazać wam najpierw to, co zbudowałem, to, co jest przygotowane na to, i nagramy dzisiaj reakcję Dave'a na to, co tam się wydarzyło w tym tajnym biznesie. O, dobra, myślę, że to już jest zepsuty mechanizm, że coś się stało. Dobra, schodzimy na dół, bo tutaj to od razu będzie widać. Jak widzicie, pum, jesteśmy na dole i patrzcie, co tutaj jest. Dokończyłem to pomieszczenie, zamknąłem je jakoś tutaj, tu jest przejście, w ogóle tutaj mamy dojście idealnie do kopalni, widzicie to? Przecież to jest coś pięknego. Widzieliście kiedyś tajny biznes z dojściem do kopalni? No, ja nie widziałem, więc to jest wyjątkowy tajny biznes, wiecie, o co chodzi. Tutaj jest przejście do jakiegoś pomieszczenia, w którym jeszcze nie wiem, co będzie, ale to się zobaczy, zobaczymy, co Dave też tutaj na ten temat powie. No i też przede wszystkim to, czyli miejsce fabryki właśnie trzciny cukrowej, dzięki której będziemy handlować z wieśniakami. Tutaj też będzie trzeba zatrudnić takich, prawda, oponentów, takich, jakby to powiedzieć, no nie wiem, no takich niewolników trochę, którzy tutaj będą chodzić i zbierać to i będą tutaj sobie handlować z tym wszystkim i tak dalej. I jak widzicie, ten tunel ciągnie się mega, mega długo. I to w tamtą stronę właśnie będziemy to przeciągać tak, żeby tutaj było naprawdę mega dużo tej trzciny. Jestem ciekaw, jak Dave na to zareaguje, bo trochę przy tym spędziłem czasu, no a on nie widział tego, więc kurczę, mam nadzieję, że mu się to spodoba, taki plan. Jak widzicie, tu też zdałem wejście, wyjście, prawda, wszystko jest picobello fantastico, więc ja lecę już od razu po niego. O kurde, tam widzę jakieś niki. Teraz pytanie, czy to jest Dave, czy to są oponenci, których nie chcemy spotkać. Ej, co jest? Dobra, to jest Paliona, ale na Optifine jak zerkam, to nie widać ników, ale śmiesznie, dobra, nieważne. Nie wiedziałem, że tak jest. A to trzeba sprawdzić jeszcze lepiej, czekajcie, ja to zaraz sprawdzę, jak będę gdzieś naprzeciwko kogoś. O! Dzień dobry! Dzień dobry! Co tam słychać u szeryfa? Ja tutaj badałem ten klocek, bo znikł stąd klocek. I nie podoba mi się to bardzo, bo tu regularnie jest ten posąg, prawda, niszczony. Posłuchaj, ja ci powiem po pierwsze, że tu nie ty zadajesz pytania, tylko szeryf najpierw zadaje pytania. I ja ci zadam najpierw pytanie, co ty robisz w ogóle? No co, no patrzyłem na to, nie, to tak było, ja szedłem od siebie do domku i patrzę, nie ma tu klocka. Staję w tym miejscu i patrzę na to i za chwilę ty tu wychodzisz. No, Co? Ale co ty tutaj w ogóle robiłeś? Nie, bo no co? Zaraz, ty tędy wychodziłeś, patrz tutaj, z tej strony, od tyłu posągu. Czy ty tutaj coś w dżungli robiłeś? Ale Czy ty słyszysz, co ja do ciebie mówię? Idę od domku, podchodzę tu, stanąłem tu przy tym bloku, ponieważ ktoś mi ukradł tutaj blok, rozwalił go. Tu powinno być coś, nawet nie ten, tylko coś innego, czekajcie. No nie marchewka, dobra, niech tam jest ta marchewka, ale krótko mówiąc, ktoś regularnie rozwala ten posąg. I ja to zgłaszam do szeryfa, żeby szeryf znalazł tego, który to robi. Dobra, dzięki, że mi powiedziałeś o tym. Wiesz co, bo ja myślałam, że tutaj jakoś, wiesz, coś się trapi, na szczęście nic się tutaj nie męczy, wszystko jest w porządku, to bardzo dobrze. No więc jak ci mija dzień, posłuchaj, co tam u ciebie na tym pięknym, cudownym dniu? Mi bardzo dobrze, ja właśnie idę poszukać Dave'a. Widziałeś go gdzieś? Tak, to czekaj, to ja ci tutaj pomogę, tylko wiesz co? Nie, no dam sobie radę, nie, ja nie chcę zajmować czasu szeryfowi. Tutaj trzeba na Dave'a, to ja ci tutaj dam pewny mój znalazek. Na wszelki wypadek, bo jak mu wiesz, coś odświruje, to ino raz, więc bądź zawsze przygotowany, trzymaj się wariacie. No, trzym się, dobra, to do zobaczenia. Pozdro. Na razie, trzymaj się. Dobra, ej, uwaga, bo... Dobra, jestem dalej, już mnie nie słyszy. Dobra, ej, halo! O, kurde, co to jest? Czemu ty jesteś cały w strzałach? Co ci się stało? Bo się z nim bije! Proszę mnie zostawić. Bo się z nim bije, co to ma być?
O, no i patrzcie, jak się wszyscy zebrali. Proszę ich powstrzymać, bo się biją. Ale zostaje na surowe. Już nie żyje. Zatrzymaj się. Proszę się nie torturować. Ile serduszek? O nie! Czy to było zabójstwo w biały dzień? Panie szeryfie. Ja się pytałem ile ma serduszek, tak? No, potwierdzam, pytał. Właśnie, więc to nie moja... Dobry? Co tu robisz? Proszę mi oddać moje itemki. Ej, daj mi jedną tarczę. Czemu na chwilę. Tarcz macie? Patrz, bo... Patrz. O nie. Ja myślę... Kurczę, nie da się tak. Myślałem, że dwoma tarczami się będzie dało zasłonić. Ała! Dobra, proszę, oddaję tarczę. Co to jest? Co to ma być za bicie się? O nie, ja storturowany. Bo kozaczą, a ja nie lubię... Dobra. Proszę mi ten. Dobra, Dexter, uciekamy. O nie! Zostać. Dexter. No? Chodź. Tu, szybko. Dawaj. Jezus, co ty robisz? Dawaj, Co zrobiłeś? Zostaw tą wodę. Jest woda, jest. Przepraszam. Drugi raz. Odruchowo ją zabrałem. Ja cię sunę, no. To nie jest. Czekaj, tu ci gdzieś się spłynęły. Okay. Ej, bo tu ci spłynęły itemy na dół. Chyba. Nie, ja mam wszystkie. Masz? A, dobra. No. Dobra, okej, dobra. To jak ci... Jak masz, to masz. Dobra, chodź tu. Co to jest za miejsce w ogóle? Nie wiem, stary, to gdzie ty mnie w ogóle prowadzisz? Nie wiem, ja chciałem po prostu z tobą porozmawiać, a znaleźliśmy jakieś dziwne rzeczy. Czekaj, chodź, bo muszę ci coś pokazać, musisz mi się od nich oddalić. Co? Ty szłeś do domku, pas, chodź, tędy się wdropiemy. No, na przykład, dobra, dawaj tutaj. O Jezus, to jest jakaś dziura, uważaj. Dobra. O nie, bo idą za nami, stoją tam. O kurde. No wpadliśmy do dziury, a nikt nigdy nie pomoże. Oddać. Co jest? No co za kurczę tutaj bym powiedział? Co za męskie przyrodzenie. Nie mogę tam wejść teraz, no. Ja mam iść po tej temy, no. Nie ma itemki. To nie są twoje, no. Dobra, uwaga, bo ja muszę tam być przy tym, co się tam dzieje, skaczę. Weź mi tutaj odejść, Nek. Dobra, to są moje itemy, no spokojnie. Ej, tu są czyjeś itemy, co, czyje to jest? Ej, czyje to jest na górze? O, to moje. To jest Dave'a. Jezus, wszystko mi wziął, no dawaj, to jest mój miecz. To jest mój miecz, już widzę. O nie. Dobra, nie wiem, wychodzę, dobra, elo. Chodź tu, bo już on też leży, może chcę zabrać jego itemy. Możesz mi tego nie zbierać, to jest moje, no! Proszę, dobra, bo do nawyk. Co nie miałeś? Dawaj to. No. Dobrze, pięknie odzyskane itemy. Wszystko już masz. Ja bym, Davison, chciał cię zabrać dzisiaj na randkę, bo są walentynki. Chodź. Dobra. Więc daj się nam pobyć samym, dwójkę tylko. My się nie bijemy, to wy nas ciągle bijecie. Chodź, Dave. Młody, klas masz, pokraftuj sobie coś. No właśnie, tam się pobawcie, nie? Dobra, chodź Davison. Zaraz, kurde, drgawek dostanę od tych ludzi, no. To zaraz wyrolę. Masz, no kurde! Który? Puince. Dobra, chill już, dam radę chyba. Ale wejdź se w wodę, bo jej ci nie zabiorę. No dobra. Nie, czekaj, chyba dam radę. Dobra, chodź. No kurde, no mówiłem, no. Jezus święty, no. Ja nie wiem, oni mają po prostu IQ nad podpoziomem. Chodź szybko. Gdzie idziemy? Chodź, no do tajny biznes, chodź. Muszę ci coś pokazać, tu szybko. Wiesz, raz, tam, na tył. Tam, fajnie. Ho, 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 ho. Schodzimy na dół i dawaj, chodź. I utkłem! Kurde! Utkłem! Dobra, już ci otwieram. A nie otwieram, mam tarczę w ręce. Dobra, sam, dobra. Dobra, chodź. Okay. Szybko na dół i teraz tak. Dobra. Czekaj. Kurde, za dużo widzisz! No kurde, tu się tyle pozmieniało, ja nie chciałem, żebyś tak szybko tam wszedł. Dobra, no nieważne, no twoja reakcja. Jak oceniasz tajny biznes? Widzisz, jak się rozrasta pięknie? Co to jest? No, co jest? Taka... Co to jest tak ciemno, stary? To trzeba oświetlić. Ja się w ogóle nie postarałeś! Co? Dobra.
Nie, no, ale że ty mi takie rzeczy mówisz teraz? Co to jest? Co? No to jest, kopania. to jest mi... Gdzie ty jesteś? A tu! Kopalnia, po drugiej stronie, stary. Tu no jest tak, kopania, no tu kopalnia, ale patrz tu na środek, co tam jest. Aha, no wprost. Bo jest, patrz. Tu, jako mamy plantację. Czekaj, bo tu trzeba... Emeraldy coming in! Dobrze. No właśnie, dokładnie. Dobrze. Patrz. Tylko wiesz, co jest problemem? Nie ma tu jeszcze tych wieśniaków, trzeba ich tu przeprowadzić. A jak się w ogóle schodzi do góry? W sensie, jak się schodzi na górę? No właśnie, teraz robię system. A, robisz system, dobra? Czekaj. To ja zrobię wejście do góry. Jest system, można zrobić. Dobra. Jest, ale jest system góra, jest system góra dół. Jest system góra dół. System wejścia. Dobra, ty zrobiłeś. Ja tu jest system wejścia. Dobra. Można system... go zniszczyć, ale dobra. Dobra, niech to jest na razie. Czekaj, bo ja zbieram to. To będzie całe takie długie? Tam do końca? Tak, właśnie ja to chciałem zrobić takie mega długie, żeby to właśnie było, wiesz, że tu będzie już taka plantacja, chłopie, że tego już. No nie, ale nie, stary, nic jest nie jeden powstrzyma. Problem, jest jeden problem, którego dalej nie zrobiliśmy, stary. Trzeba zamknąć kroca, trzeba go no dobra, walić dobra, do więzienia. Spokojnie, rozprawa w sądzie. Do najgorszego incoming. Rygoru, bo stary, on nam przeszkadza, on będzie nam tutaj... Czekaj, trzeba to zebrać, zbieraj to. Dobra. Bo to jest idealnie zrobione tak, żebyś wiedział, gdzie zbierać, że jest jeden poziom, wiesz, o kurde. Aha, to jest ten A. Musisz zostawić ten jeden poziom, wiesz o co chodzi, nie? Dobra, bo ja troszeczkę inną taktyką poleciałem, ale dobra. Jaką? Pyk, no ja zniszczyłem po prostu ten pierwszy poziom tylko u góry. Nie, można zniszczyć podwójnie. Oj! Ale widzisz, ale kurde, jest idealnie, no to się tak pięknie zbiera. I ja wiesz, co musimy tutaj zatrudnić więcej villagerów, żeby oni to zbierali i robili tu obrót. Wiesz o co chodzi. Przecież my popatrz, z takiego jednego zbioru ile już mamy? Wyrzucaj staki. Dwa staki. Raz, dwa staki wyrzuciłem, wyrzuć tam, staki tylko. 2,5. A nie, no to staki, no wyrzuciłem 2,5. Dobra, wezmę wszystko, żebym widział, ile tego jest. Stak, raz, dwa, trzy, 3,5. 3,5 staka mamy. Nie, 4,5 staka. 4,5 staka? Patrz, no. Sporo. Patrz, to jest jeden ile? Zbiór. Ja nie, tak. Nie mam tego miejsca. Nie, no to jest 4,5, no to jest 4,5. No, możesz mi to wyrzucić. Masz crafting jakiś? Właśnie zostawiłem u góry, kurde. Kurde, ale dobra, no trudno. A masz jakieś drewno? Właśnie nie mam. Nie, dobra, to nieważne, to nie jest potrzebne. Chciałem po prostu to zmienić na ten papier, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale możemy w sumie stąd wyjść i to zmienić i spróbować już z jakimś villagerem może coś tam, wiesz. Uważaj, bo tutaj syn na górze. Serio? A faktycznie, no. Dobra, chill, zobaczymy. Myślisz? Dobra, do tyłu. Co ty tutaj tak patrujesz się w ten posąg? Mówiliśmy, że chcemy być sami. Że ty nie wiesz, co to jest randka, jest 14. Co ty tu patrujesz się tak w ten posąg? Zgubiłem trop, nie, bo gdzieś. Czego trop? Widziałem was gdzieś tutaj i wy gdzieś mi zniknęliście. A tobie się nudzi? Nudzi ci się? Zrobić ci porządek w tym szeryf house'ie. Chcesz ty porządek? Szeryf house'ie, ja ci zajdę. Masz jakiś crafting? Syn, bo dostałeś... No to weź tu postaw. Nie, crafting need, dawaj close crafting. Co tu się dzieje, panowie? Dawaj crafting. Jest crafting? O, gość. Czekaj, bo chcę jedną rzecz zrobić. Dawaj crafting. Walka będzie podejmowana. No nie bij, no Jezus, no. Kurde, tutaj... Boże święty, jaki frajer, nie? Proszę się nie odzywać w taki sposób. W szeryfie, ukaż go. Ej, dobra. Proszę go ukarać. No. Dobra, Dave, powiem ci tak, wyszło 1-1. Czyli tyle, ile tego, to wychodzi na to samo. Dobra. Proszę we mnie nie celować! O co chodzi tutaj? Ale to. Jakie 1-1? Proszę we mnie nie celować. Ej, da się uderzyć, jego ma tą tarczę nawet. Nie. Dobra, uciekaj, bo to jest sprzęt! Przestępstwo! Dobra, uciekaj. Do czego? Nie, szeryfie. Uciekaj, dobra. Dobra, chodź, nieważne, chodź, Dayson, chodź. Nie. Dave, no. chodź tutaj gdzieś, tu się trzeba skampić, bo ja już nie mogę ich słuchać. Patrz, wyszło 1-1, czyli jeżeli mamy ileś trzciny, to wychodzi tyle samo papieru. Na to samo wychodzi. Więc... Ale w takim momencie, ale ty mi wyrzuciłeś aż 5 staków papieru, to jest jeszcze więcej niż było trzciny. Jak 5? No 5 staków papieru mam. Jak? Wyrzuć. Czy ja źle liczę? No patrz. 5 staków. No nie no, 4,5. Co? No jak? Ty to pomnożyłeś jakoś cudownie. Nie, to może miałem weku już papier, wiesz? Możliwe. Musiałeś mieć coś tak w ekwipunku, bo ja nie miałem tyle. No. Dobra, weź, tak być. Przekazuję to w twoje ręce, ty to gdzieś przechowaj. Ja tymczasem... No, bo ja to zbudowałem, a ty przemycasz.
dobrze? Tutaj to będzie, jakby to składowane w tym składziku. Dobra, w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, to koniecznie stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro. Ale mi lampa zaczęła mocniej świecić teraz. Widzimy się jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, wbijajcie oczywiście do Dave'a i do chłopaków. Na razie, pa pa!